Magazyn sportowy. Dziewiąta 10, magazyn sportowy, czas zacząć w studiu. Agnieszka Kobus-Zawojska i Łukasz Starowiejski, witamy Państwa serdecznie. W weekend oczy sportowych kibiców skierowane były na dwa miasta. Stambuł, gdzie rozegrany został finał Ligi Mistrzów, i Paryż, gdzie kończył się turniej French Open. My zajmiemy się tym drugim. W stolicy Francji po raz trzeci w karierze triumfowała Iga Świątek, a rekord wszechczasów pobił Nowak Dziokowicz. Naszym gościem jest była tenisistka, komentator tenisa, medalistka mistrzostw Polski w beach tenisie i padlu, triatlonistka, amatorka, ale też osoba, która naprawdę może zainspirować. Karolina Kosińska. Dzień dobry. Wyjątkowa triatlonistka, bo startuje mimo choroby stwardnienia rozsianego. Ale zacznijmy od Paryża i od tego, co się tam wydarzyło. Czy możemy już Igę nazwać królową Paryża? No zdecydowanie. Myślę, że już kolejne trzykrotne zwycięstwo pokazuje, że zdominowała ten turniej. W tym roku prezentowała się fantastycznie od początku, tak naprawdę dopiero drobne problemy w finale, można powiedzieć, ale chyba nikt nie miał wątpliwości przez cały mecz, że wyjdzie ostatecznie zwycięsko. Karolina, sieci obiegły zdjęcia Igi w tej kreacji z tym trofeum. Powiedz mi jako kobieta, jak oceniasz tą kreację? Już widzieliśmy trzy zdjęcia, więc z różnych zeszłego roku, z tego. Jak ci się podobała Iga w tej stylizacji? Tak po kobiecemu. Mi się podobało, nie wiem, znaczy nie słyszałam żadnych też krytycznych. I to była jeszcze polska marka, do tego dodam, więc to jest bardzo fajne. To super. Myślę, że wyglądała bardzo kobieco. Co inaczej niż na korcie trochę, nie? Tak. No wiadomo, że te stroje często są dyktowane na korcie przez sponsorów. Ale tak, no zdecydowanie pięknie wyglądała, jak królowa. Dokładnie. Też pasuje tak jej to. Pasuje jej to zdecydowanie. A ten finał z Karoliną Muchową, dla mnie to był jeden z takich niesamowitych finałów jednak, bo to były tam mnóstwo zwrotów akcji, bo początek, to wydawało się, wszyscy tam ludzie, z którymi oglądałem, mówią, o dobrze, nudny finał będzie, tak dojedzie ta Iga do tej mety, po czym nagle ten zwrot akcji, potem tak naprawdę w tym trzecim secie to już w ogóle roller coaster. I niesamowite dla mnie to, jaką ona ma odporność psychiczną. No zdecydowanie psychiką bije moim zdaniem swoje przeciwniczki na głowę Iga. Ja nie miałam wątpliwości przez tak naprawdę cały mecz. Myślałam, że jeszcze tego drugiego seta wyciągnie, aczkolwiek trzeba oddać Muchowej, że zagrała fantastycznie i nie dała tak naprawdę możliwości odebrania sobie tego seta, bo walczyła o każdy punkt też bardzo pokazała, agresywnie. Myślę, że odporność mimo przegranej, nie? Tak, pokazała, ale chyba jednak ten brak trochę doświadczenia w tak dużych turniejach, tak ważnych meczach pokazała w trzecim secie. No mimo, że prowadziła trochę Iga, tak, no nie wiem, czy odpuściła, ale ten początek seta trzeciego był, no, trochę gorszy w jej wykonaniu. Nawet wtedy nie miałaś wątpliwości, że to... Nie miałam wątpliwości. Ja wiedziałam, że ona jest tak mocna, że sobie nie pozwoli na to, żeby ten mecz odpuścić. Czasem się pokazywały jakieś drobne nerwy z jej strony, co przez cały turniej się nie wydarzyło, aczkolwiek wcześniejsze też turnieje. A co na przykład? O co ci chodzi? Miała tam lekkie takie okrzyki, widać takie rozczarowania po niektórych piłkach. Też tam team pokazywał, żeby się skoncentrowała, ale to były takie, można powiedzieć, trochę w mniej istotnych momentach meczu. Jak już doszło do końcówki trzeciego seta, to już pewnie szła po swoje. Ale chyba też wielki wpływ ma nastawienie, bo Iga mówi, że kocha ten Paryż i mam wrażenie, że ja też miałam takie odczucie, że ona będąc na tym turnieju, no po prostu wygra, bo zawsze mówi, że to jest dla niej tak wyjątkowe, mam wrażenie, że to często tak na nas działa, że jak coś tak pozytywnie odbieramy, to... Na pewno tak, na pewno czuje się tam komfortowo. No, wygrała tyle meczów. U niej mimo jednak jeszcze dalej młodego wieku widać taką dużą radość z tej gry i mimo, że już właśnie no, jest doświadczona przez te zwycięstwa, które ma,
to dalej widać taką ogromną właśnie radość. I, czyli i nie to, jest to takie odhaczanie, że zrobione, zrobione, dokładnie, zrobione, tylko cieszy się tym, co dokładnie jest. Dokładnie się cieszy i też u niej nie ma tego odpuszczania, tak, że nie wiem, nawet wygrywa 6-0, 5-0, ona wygra do zera, nie po to właśnie, to bardzo też ładne z jej strony, jak tam wypowiadała się na temat tego, żeby nie komentować, że daje rowera, tak mówiąc po polsku potocznie, na takie wyniki, ale ona jest po prostu tak skoncentrowana, że ona nie odpuszcza. I mi trudno jest powiedzieć cokolwiek złego, bo to jest fantastyczna, fantastyczna dziewczyna, jeszcze do tego mega inteligentna, co też trochę mówi się czasem, że inteligencja w takim sporcie jak tenis przeszkadza wręcz, bo się przekombinowuje, za dużo się myśli, a ona jest totalnym zaprzeczeniem tego. Więc, czyli, że nie można zbyt wiele analizować, tylko po prostu trzeba grać czasami. Dokładnie. I grać to, co ma się wytrenowane. No i ona potrafi to robić. A jak myślisz, kto może zdetronizować Igę i czy ktoś może jest to Sabalenka, czy kogoś innego obstawiasz? No wszyscy mówią Sabalenka, ale no na pewno jakby już Iga też z nią przegrywała, więc może się tak wydarzyć. Ale od paru lat jednak to Iga jest tą zawodniczką, która najrówniej gra. Ma zdecydowanie taki najbardziej wyrównany poziom przez cały rok, przez już tak naprawdę przez kilka lat. Więc ciężko... Ponad rok jest liderem światowego rankingu i na razie nie ma tam szansy na zmianę. Teraz w Paryżu mogło być wahnięcie, ale Iga udowodniła, że no way. Dokładnie. Ja trochę zauważałam, że jakby w ostatnich latach właśnie brakowało takich zawodniczek wyróżniających się i było dużo przetasowań. Tak jak w wcześniejszych latach, jeszcze parę lat temu, była taka ścisła czołówka, która jak się Aga bardzo... Aga Radwańska mówiła, że u nich się tak miksowało. Dokładnie to wszystko, tak. Nie? A tu mamy królową, powiedzmy. Tu mamy jedyna, która się tak naprawdę odnalazła. Nie wiem, czy chodzi o to, że w pandemii było dużo trudniej, ale tak naprawdę Iga super się odnalazła w tych trudniejszych warunkach i od tamtego momentu króluje. Jak długo ten sen może potrwać według ciebie? No bo wiadomo, że pracują tęgie tenisowe głowy na całym świecie, mając do dyspozycji świetny materiał kolejnych świetnych tenisistek, żeby tę Igę zdetronizować. Rybakina się na przykład pojawiła, to jest taka zadra, pewnie widzę, siedzi, bo te kilka meczów z nią przegrała. Jak długo w takim razie ta dominacja według ciebie może trwać? Nie mam szklanej kuli, ciężko powiedzieć. Aczkolwiek moim zdaniem na korzyść Igi działa to, że kolejne zwycięstwa, kolejna nabrane doświadczenie fantastycznie sobie radzi z tą presją, bo trzeba przyznać, że no jednak w finale miała ogromną presję, bo kogo by się nie spytało, każdy wskazywał ją jako zwyciężczynię. A ona sobie super z tym radzi i ciężko będzie komuś, musi naprawdę chyba przyjść ktoś młody, gniewny, bez zupełnych ale ona jakichś... nadal taka jest, młoda i gniewna. Troszkę tak, troszkę musi tak. Musi stępić się i tę młodość i gniewność, żeby ewentualnie ktoś się... Trudno powiedzieć. Dobro do skóry. Iga też świetnie sobie radzi z takim wszystkim poza też treningowym. Jeździ z psychologiem. Z tego co wiem też suplementacja, jakieś żywienie, bardzo dużą wagę do tego przywiązuje, do odnowy biologicznej, fizjoterapii, więc czasem zdarzają się problemy, że po prostu jak ktoś jest długo w topie, no to potem dopadają jakieś kontuzje. Tutaj z Igą nie ma takich problemów. Ona też bardzo rozsądnie, jak już pojawiały się jakieś problemy w ostatnim turnieju przed Rolandem, odpuściła, zrobiła przerwę i to jest bardzo też dojrzałe podejście. Czy myślisz, że ona może być taką jednostką jak, nie wiem, Serena Williams czy Novak Djokovic? 23 wygrane szlemy. Teraz już do tego porównujemy. Już nie, że wygra jakiś turniej. Jak mierzyć to wyżej. No wiadomo, że tak, ale chyba jest na najlepszej drodze moim zdaniem i ma na to papiery. Ma tak naprawdę wszystko, to co chyba już każdy też podkreśla, że ona jest i bardzo sprawna fizycznie i bardzo dobrą psychikę ma. Więc jakby wszystko to co trzeba, żeby zwyciężać, po prostu posiada. Ma taką zadrę jedną z zeszłego sezonu, fantastycznego, kiedy miała tę serię zwycięstw, została numerem jeden. Wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, ale Wimbledon jej jako jedyny być może turniej w całym roku nie poszedł. Na tej trawie nie czuła się dobrze w zeszłym roku, chociaż jest zwyciężczynią juniorskiego Wimbledonu. Czy myślisz, że teraz zrobi coś wymyśli nowego po to, żeby właśnie tam
Na pewno będzie miała ogromną mobilizację, bo tak jak mówiłam, ona się cały czas tym bawi, cały czas sobie nowe cele stawia, więc na pewno nie osiądzie na laurach, na pewno będzie chciała ten turniej wygrać i moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie. A czemu trawa jej może przeszkadzać? Trudno mi jest powiedzieć, w sumie nie słuchałam wywiadów, nie wiem, co Iga na ten temat sądzi, bo myślę, że ona wie najlepiej, ale to jest jednak bardzo specyficzna nawierzchnia. Zupełnie inaczej się poruszają zawodnicy, inaczej piłka się odbija. I też trzeba brać pod uwagę to, że bardzo mało się gra w ciągu roku na trawie. Tak? To jest raptem turniej, może dwa przed turniejem, więc trzeba się przestawić. Może tym razem będzie lepiej. A ty takim eksperckim swoim okiem coś powiedziała, że co musiałaby poprawić na tej trawie przed tym Wimbledonem? Trudno mi jest powiedzieć, bo ma tak naprawdę, często się mówi, że praca nóg, bo właśnie piłka się dużo niżej odbija, jest szybsza, a tutaj Iga tą sprawność ma naprawdę fantastyczną i też świetnie czyta swoje przeciwniczki, często startuje wcześniej niż zawodniczka zagra, więc tutaj ciężko. Myślę, że ona sama musi sobie przeanalizować zeszły rok, pewnie na pewno z trenerem będą to robić i tak jak mówię, no tu nic nie stoi na przeszkodzie. Już to zrobiła, bo wystartuje tym razem w jednym turnieju na trawie wcześniej, czyli zrobi takie bezpośrednie przygotowanie startowe, można powiedzieć, przed Wimbledonem, więc to już jest ta korekta jedna. No właśnie, wspomniałaś o trenerze. Z trenerem wiktorowskim trenowałaś w 2005 roku. Jakim jest trenerem? Czy wtedy już uważałaś, że spodziewałaś się, że może mieć takie trenerskie osiągnięcia? Znaczy, Tomek miał zawsze duże ambicje i jego planem, odkąd my trenowaliśmy, było to, żeby być jego marzeniem, celem było to, żeby trenować zawodniczkę numer jeden na świecie i to się udało. My trenowaliśmy, jak jeszcze był bardzo młody i tak naprawdę na początku był moim sparring partnerem, kiedy mój trener nie mógł ze mną jeździć, zaczęliśmy jeździć razem. Myślę, że bardzo dużo od tamtego czasu się zmieniło, więc ciężko mi jest oceniać teraz. Ale chyba fajnie się patrzy tak na trenera, którego pamiętasz, że był w sumie sparring partnerem, a teraz trenuje z gwiazdą, prawda? No, to pokazuje drogę, jaką przeszedł. Tak, zdecydowanie. No, na pewno miał trzeba mu przyznać, no, też dużo szczęścia, tak, jeśli chodzi o współpracę z Agnieszką i jej fantastyczne wyniki, bo ona tak naprawdę była nawet, nie wiem, czy nie samowystarczalną taką zawodniczką, która bardzo dobrze zawsze wiedziała, jak ma trenować i co jest jej potrzebne, więc myślę, że... Przebił się dzięki Agnieszce troszkę. Myślę, że bardzo dużo się z nią nauczył. Okej. I jeżdżąc z nią i od niej, więc mam nadzieję, że teraz to doświadczenie jak najlepiej wykorzysta. Ale też stworzyli taki niespotykany dosyć team w tenisie, bo właściwie całą karierę dorosłą Agnieszka grała z nim, a nie zmieniała trenerów. Tenisistki, tenisiści zmieniają trochę czasami jak takie rękawiczki, co sezon, co półtora sezonu, jak tylko przyjdzie dołek, a tu Tomek Wiktorowski i Agnieszka Radwańska byli nierozłączną parą prawie przez całą karierę. Tak, ja myślę, że był to zgrany duet, bo tak jak mówię, Agnieszka bardzo dobrze wiedziała, co potrzebuje, więc myślę, że tam ona bardziej ustawiała te treningi i to, jak ma się wydarzyć. Wyniki były, więc też jakby tego nie było potrzeby, żeby ten układ zmieniać. Tylko ten team rozbudowywała o swojego aktualnego męża Dawida Celta, więc... No myślę, że to był pewnie dla niej dobry krok. To trzeba by jej zapytać, czy może, a może miała, żałowała, że na przykład nie zmieniła i nie była numerem jeden. Trudno powiedzieć. No jej zabrakło takich dwóch małych kroczków w fantastycznej karierze, nie? No, bo tego wielkiego szlema jej zabrakło i tego numeru jeden, ale fantastyczna kariera i tak była. No właśnie, mówimy o Adze, o Idze. Hubert Hurkacz, dlaczego mu nie idzie według ciebie w tych szlemach? Co tam nie gra? Trudno powiedzieć. Szczerze, męskiego tenisa za wiele nie oglądam i Hubiego nawet nie znam, nigdy nie poznałam osobiście. Ja poznałam na igrzyskach i wiem, że jest bardzo spokojny i tak po prostu ciężko mi było sobie wyobrazić, że może takiego agresora znaleźć na korcie, no ale znajduje to, no ale jednak w tych wielkich szlemach coś tak, tam... Mam wrażenie, że
z tego, co jak widziałam jego mecze, że on też ma papiery na to, żeby być fantastycznym zawodnikiem, a jednak czasem ta głowa chyba nie jest tak mocna jak właśnie u Iggy na przykład. I on ma takie wahania, że potrafi grać fantastycznie, a później ma jakiś taki gorszy moment i po prostu pojawia się wiele błędów. Czyli fizycznie... Fizycznie tak, myślę, że jak na swoje warunki, jak na to, ile ma wzrostu, też bardzo dobrze się porusza. Rękę ma fantastyczną. Potrafi naprawdę niesamowite piłki kończące grać. Czyli ale taki też ważny niuans, ta głowa w tenisie. To się zawsze mówi, tak, że jednak głowa, nawet mówią niektórzy, że to 90%, bo no, tak czasem jest, że jak się postawi dwóch zawodników z pierwszej setki, pierwszego i setnego na treningu, to czasem na treningu totalnie to nie widać. To właśnie, a później na tym... Tak, dokładnie. A później na meczu to jest zupełnie inaczej, więc tak, no zdecydowanie w czołówce to już głowa jest decydująca. Ja tylko mały ratę, Hubert Hurkacz jest znakomitym tenisistą. To jest człowiek, nie który wszedł mówimy, do dziesiątki. Nie mówimy, że nie jest, tylko tak, co by nie mówić, że jednak jeszcze, że marzyłoby się, żeby poszedł jeszcze tych, wyżej. Na wielkich szlemach. Tak, no trzeba też trochę jednak wziąć pod uwagę, że u mężczyzn jednak jest trochę większa ta konkurencja i dużo jest trudniej moim zdaniem mimo wszystko, bo jest więcej zawodników i no po prostu i tak fantastyczny wynik, tak jak mówisz, na polskie w ogóle warunki. Kto by jeszcze parę lat temu myślał o tym, że będziemy mieć Polaka w dziesiątce w światowych kortach? Nie bardzo marzyliśmy o tym. Znaczy marzyliśmy, ale to tyle. 14 teraz jest. Teraz jest 14, ale był w dziesiątce. No wiem, że był. Jest, i trzyma się w tej czołowej. Nikt nie mówi, że jest 20. słaby, ale jednak fajnie, jakbyśmy mieli królową i króla. Tak, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeszcze jakiś czas temu nie było zawodnika, nie wiem, w 50, teraz byśmy chcieli, żeby to był numer jeden. Na pewno dużo pracy go to jeszcze przed nim, ale trzymamy kciuki. No i jakiś taki dobry turniej, jak Muchowej w Paryżu. Może taki być na Wimbledonie. Przecież on był półfinalistą całkiem niedawno. Więc czemu nie? U mężczyzn też jest taka teraz zmiana pokoleniowa trochę, więc może też się na to załapie. Już Djokovic co prawda cały czas nie do zdarcia, ale jednak reszta jego kolegów jeszcze, z którymi parę lat temu na równi konkurował, no już trochę, już albo skończyli karierę, albo już im tak nie idzie. No właśnie, Djokovic, Sirena. Co warunkuje, że są takie jednostki według ciebie? No bo to są takie naprawdę wyjątkowe osoby. To są wyjątkowe, aczkolwiek myślę, że każda z nich trochę inną drogę miała do tego, żeby tak długo królować. U Djokovicia myślę, że fantastyczne jest to, że on, jak on się skupia na tych wszystkich aspektach pozatenisowych, żywienie, bardzo dużo o tym mówi. Czy każdy szczegół? Taki każdy, regeneracja. Po prostu podporządkowuje w 100% się temu sportowi, mimo że już ma swoje lata. Mógłby ktoś powiedzieć, przecież on już mógłby odcinać kupony, żyć sobie jak chce, jeść co chce, ale i w ogóle nie wiadomo. Kocha znaczy na pewno kocha, ale ta radość po zwycięstwie, no to było coś pięknego. No. Tak, więc to jest dla mnie też niesamowite, że on potrafi po prostu w tym wieku jeszcze mieć taką motywację do 100% poświęcania się sportowi. Z kolei na przykład Serena bardzo rozsądnie podchodziła, grała mało turniejów w ciągu roku, ale wybierała te najważniejsze, więc też mimo jakby swoich gabarytów, gdzie pewnie ona wiedziała, że grając turniej za turniejem w ciągu roku pewnie nie dawałaby rady, a tutaj była regeneracja. Czy siostra Venus zupełnie inaczej też podchodziła. Ona z kolei gra więcej turniejów. Czyli indywidualne podejście najważniejsze i czytać swój organizm. Dokładnie. Tego, co ja cię słucham. Tenis jest bardzo takim specyficznym sportem, bo tak naprawdę nie można powiedzieć, jaka jest idealna, nie wiem, sylwetka, jaki jest idealny schemat zawodnika, który powinien wygrywać, bo mamy bardzo różnorodnych, niskich, wysokich, szczupłych, dobrze zbudowanych. Aga, Radwańska i Iga, no dwie skrajności, prawda? Dokładnie, a jeszcze jak weźmiemy Serenę obok, to już w ogóle jest zupełnie co innego. Albo te postawne dziewczyny, jak Pliszkowa, czy ktoś tam. Więc każdy po prostu musi maksymalnie dostosować czy technikę, czy swój styl, czy ilość turniejów, podejście po prostu do swoich możliwości. Ostatnie pytanie takie o tobie.
tenisistki mają swoje recepty na życie, ty masz swoją. Stwardnienie rozsiane zwykle jest takim trochę wyrokiem dla sportowca. Mówi się, lekarze mówią, koniec ze sportem, możesz nordic walking uprawiać albo, nie wiem, pływanie. A ty postanowiłaś przebiec Ironmana, zrobić Ironmana. Nieprawdopodobny wysiłek. Udało ci się, gratulacje. No, ale dziękuję. Na czym to polega? Czy to pomaga w tej chorobie, ta niestandardowa... Znaczy tak, na pewno nie pomaga, jeśli chodzi o taki aspekt zdrowotny, bo jednak jest to duże obciążenie dla organizmu, które nie jest polecane, bo raz, że duże jest przegrzanie organizmu i zmęczenie, aczkolwiek na głowę, przynajmniej dla mnie, zadziałało bardzo dobrze, bo dało mi tą i szansę. I jesteś taką ambasadorką osób chorych, które pokazują, że mogą. Dziękuję ci bardzo. Karolina Kosińska, była zawodowa tenisistka, obecnie triatlonistka, amatorka, była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.